Dzień dobry, witam Państwa na pomarańczowej konferencji prasowej. Pomarańczyzna wygrała z Lotem Świnoujście 1-0. Gośćmi są trenerzy. Trener floty Świnoujście Krzysztof Pawlak i szkoleniowy z Pogoni Szczecin Ryszard Tarasiewicz. Bardzo proszę trenera gości o podsumowanie tego spotkania. Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa Pogoni. Gratuluję gratulacje składam na ręce mojego kolegi przyjaciela z pierwszych czasów. Kiedy są tych latach na świetle Rysia, życząc awansu do Ekstraklasy. Rozegraliśmy dwie różne połowy. W pierwszej połowie to zaprezentowaliśmy jak dzieci w ogóle, nie wiedzieliśmy o co chodzi. Po prostu przecięli to obok na wszystko. Natomiast druga połowa, zrobiliśmy walkę i się okazało, że w niektórych fragmentach mogliśmy pogromić. Zagrozić. Zwycięstwo Pogoni rozpatruje w kategoriach zasłużonych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz trener gospodarzy. Dziękuję za gratulacje. Zgadzam się z Krzysiem, że pierwsza połowa była Pierwsza połowa była pod względem rytmu, umiejętności piłkarskich, czysto technicznych, była na bardzo dobrym poziomie z naszej strony. Chcieliśmy tak grać, szybko piłką operować, przemieszczać się z dużą ilością zawodników do przodu. Niejednokrotnie musieliśmy wchodzić w atak pozycyjny, co oczywiście nie jest łatwą sprawą i może mniej przyjemną dla kibiców, bo trzeba dłużej rozgrywać piłkę i po prostu nieraz się zespół nie przemieszcza do przodu. Myślę, że ta konsekwencja i szybka gra piłką przy małych błędach, mimo wszystko technicznych, pozwoliła nam zaprezentować się dobrze w pierwszej połowie. Szkoda, że tak bywa w piłce. Szkoda tylko, że ta dobra nasza postawa została udokumentowana zdobyciem bramki. Druga połowa trochę nerwowa, ale chciałbym wytłumaczyć zawodników po prostu, no wtedy już tylko zostaje 45 minut, a mówię aspekt tego, że graliśmy z flotą. Druga sprawa, że potrzebowaliśmy 3 punktów. Następnie po zdobyciu bramki, że już jesteśmy może nie bardzo blisko, ale blisko osiągnięcia sukcesu też spowodowała trochę nerwowości. Przy niektórych dwóch, trzech kontrach więcej spokoju. Można było to inaczej zakończyć, ale i zawodnicy mogą to potwierdzić, bo mówię, tak jak i z Grudziądzem i dzisiaj z Flotą, patrzymy przez pryzmat zespołu. Wiedziałem, że Krzysiek, znając jego, to wiedziałem, że tam nie będzie partyzantki naprzeciwko i trzeba będzie się dużo nabiegać i postarać, żeby wywalczyć te 3 punkty. Także to wszystko, co mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dzisiejsze spotkanie obejrzało 4717 osób. Teraz jest czas na Państwa na zadawanie pytań. Bardzo proszę, przekazuję mikrofon. Proszę przedstawić się z imienia, nazwisko oraz z redakcji. Od kogo zaczynamy? To bardzo dziękuję konferencję. Czekamy na pytania. Panie trenerze, jaka była, jest diagnoza co do stanu Wojtka Goli? Nieraz padały takie decyzje. Uważam, że chyba ma stłuczoną łydkę, ale naprawdę mi nieraz trudno po 10 minutach po meczu czy 15 odpowiadać na takie pytanie na konferencji prasowej. Myślę, że nic poważnego. Myślę, że bardziej jest to jakiś raz mięśniowy, zmęczeniowy też, jak ten chłopak rozegrał w przeciągu 3 tygodnia czasu, 3 mecze, które włożył bardzo dużo wysiłku. A ta zmiana jakoś skomplikowała panu zdanie? Znaczy nie. Wiadomo, jaki jest przepis. Szawi też go z nami i stał na wysokości zadania.
Dziękuję. Proszę następne pytanie. Mateusz Brzeźnia, Gazeta Wyborcza Szczecin. Pytanie do trenera Tarasiewicza. I czy koncepcja z przemysłowym pietruszką na lewej stronie pomocnika Bagiła i stąd była spowodowana zmiana już po pierwszej połowie? Nie, ja chciałbym jeszcze ustawić na drugą połowę. Wiadomo, że od dłuższego czasu nie grał. Chcieliśmy nadać, szczególnie na jednej ze stron, trochę dynamiki. Także grał dlatego od początku. Następnie dostałem sygnał, że ma problem z przewodzicielem. Rozumiem. W meczu z Olimpią, grudząc tutaj w Szczecinie, Adam Przemczak wszedł z ławki na boisko i zagrał w środku pola. Dzisiaj grał na prawej stronie obrony. Gdzie by go pan widział tak docelowo? Ja uważam, że ten chłopak ma duży potencjał motoryczny, dobrze gra głową, jest agresywny, nie dostaje nadgorliwość. Może się wiązać z dużą ilością fauli przy polukaniu, co jest zawsze niebezpieczne. Rozmawialiśmy przed tym meczem i w czasie treningów i przed samym meczem i uważam, że bardzo, bardzo dobrze się dzisiaj zaprezentował. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę w takim panie jesteśmy. Przepraszam panowie, teraz jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie jest i zgadnie pan odpowiedź pana Łukasza Wójcińca. Ostatnie pytanie jeszcze. Panie trenerze, jednym z zawodników wprowadzonych zimą do Pogoni, który jeszcze nie zadebiutował w Pogoni, jest Sergiej Mocników. Pan się przygląda temu piłkarzowi? Tak, przyglądałem się, on trenuje z nami. Widziałem mecz, który grał w rezerwach. Chyba to są trudne decyzje z tego względu, że mamy akurat tak jak dzisiejszy grali, to myśmy praktycznie grali, można powiedzieć, bo nie uważam Barska za defensywnego pomocnika, myśmy grali się trzema rozgrywającymi. Jednym defensywnym pomocnikiem tylko, także ktoś może powiedzieć, żeśmy podjęli duże ryzyko. Na pewno jakieś ryzyko było, ale nie uważam, że aż bardzo duże, bo przy dobrze zorganizowanej i zdyscyplinowanej naszej obronie mamy silnych, dobrze grających głową i jeżeli są skoncentrowani, to uważam przy jednym defensywnym pomocniku, który nie ucieka ze środka, można wygrać, tak jak żeśmy się zaczęli ten mecz. A potrzebowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że będzie zagęszczone pole, potrzebowaliśmy zawodników w środku pola karabinnych. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Ja jeszcze do trenera Floty mam pytanie.